Cześć kochani, z tej strony Kat, witajcie ponownie w mieście atramentowych słów. Następnie przepraszam was za króciutką przerwę na kanale, było kilka rzeczy, które to spowodowało. Po pierwsze miałam remont w pokoju, czego efekt możecie zobaczyć. Między innymi tutaj moje dwa nowiutkie regały, na których moje książki i tak się nie mieszczą. Po drugie miałam kilka wyjazdów, w międzyczasie też byłam chora, a ja jak jestem chora, to nienawidzę nagrywać. No i miałam tego przysłowiowego lenia, bo jak już zaniedbałam przez pierwszy tydzień nagrywanie, to potem już naprawdę ciężko mi się było zebrać. Dzisiaj mam po raz pierwszy dzień wolny od bardzo, bardzo dawna, kiedy naprawdę mogę to zrobić, bo nikogo w domu nie ma, a ja uwielbiam nagrywać, kiedy nikogo w domu nie ma i nikt mnie nie słucha, bo wtedy naprawdę mogę się skupić. Więc dzisiaj wracam do was z kolejnym filmikiem i będzie to recenzja Kronik Jaru. Ja jestem pewna, że już wszędzie widzieliście te książki, bo okładki są naprawdę przecudowne, ale też bardzo dużo osób robiło recenzje właśnie na temat tych powieści. Ja też chciałabym wam troszeczkę o nich opowiedzieć i przedstawić moje zdanie na ten temat, dlatego właśnie dzisiaj Kroniki Jaru. Nasi rodzice mieli niekończącą się opowieść i Akademię Pana Kleksa, moje pokolenie miało Harry'ego Pottera, a najmłodsi mają Kroniki Jaru, więc zapraszam was serdecznie, jeżeli interesuje was moja opinia na temat tych książek. Jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje na temat Kronik Jaru, to do tej pory ukazały się dwa tomy nakładem wydawnictwa Czwarta Strona spod pióra Adama Fabera. Do tej pory ukazały się Księga Luster oraz Czarny Amulet, a już w lutym w księgarniach będziecie mogli szukać trzeciej części, czyli Siedem Bram, która wygląda tak. Ale może zacznijmy od początku. Kate Hallander to zwykła nastolatka mieszkająca w Londynie. Na skutek kilku wydarzeń zostaje dosłownie wciągnięta do sklepu z magicznymi przedmiotami i w jej ręce trafia tytułowa księga luster pełna czarów i uroków. Kate dowiaduje się, że jest czarownicą i ma moc. Z jakiegoś powodu Kate jednak zostaje wybrana i z jej ciałem dzieje się coś, czego nie mogę wam do końca zdradzić. Co rodzi taki główny konflikt interesów, przynajmniej właśnie w tym pierwszym tomie. I okazuje się, że niebezpieczeństwo czyha na nią za rogiem dosłownie. I też wychodzi na to, że bardzo duże powodzenie w całej akcji Czarownica zależy nie tylko od tego, jak jej moc się rozwinie, ale także od siły przyjaźni. Kroniki Jaru to więc historia, która została napisana dla młodszych czytelników, aczkolwiek ja myślę, że ci starsi też znajdą tutaj coś dla siebie, tym bardziej, że widać, iż Adam Faber odrobił kawał dobrej pracy domowej dla starszaków, powiedziałabym, dlatego że widać to nawiązanie do mitologii, więc bardzo dużo musiał na ten temat czytać, bardzo dużo musiał szukać i widać, że Kroniki Jaru to jest historia, którą nie zbudował z dnia na dzień, tylko to ta cała akcja, ten cały świat jest naprawdę bardzo szczegółowy, widać to dopracowanie, widać te nawiązania do mitologii właśnie, widać pomysł, widać bardzo dużo takiej, powiedziałabym, kreatywności, dlatego że nie wiem, czy czytaliście już tę książkę, ale ja czytając ją na przykład wyniosłam bardzo dużo radości z opisów przyrody, ponieważ ta przyroda w Kronikach Jaru przypomina mi trochę tą z filmu Avatar, że to wszystko jest takie duże, świecące i tego nie spotkamy na co dzień, więc myślę, że tak jak mówię, dorosły czytelnik też znajdzie tutaj coś dla siebie. Kroniki Jaru to też nawiązanie do różnych mitycznych stworzeń, więc mamy tutaj fery, mamy tutaj gadające jednorożce, mamy dużo mioteł, magicznych artefaktów, czarownic, czarodziejek i to wszystko jest tak fajnie ze sobą splątane, fajnie ze sobą powiązane, że naprawdę czyta się tę historię z bardzo dużą przyjemnością i bardzo fajnie w ogóle odkrywa się ten świat. Bardzo interesujący i ciekawy sposób buduje akcję książki, ponieważ wraz z tym, jak fabuła gna do przodu, rozrasta nam się również świat Jaru, więc nie mamy wszystkiego od razu tak podanego na tacy, tylko ten świat wraz z biegiem po prostu fabuły i z biegiem wydarzeń nam się rozrasta i poznajemy o wiele więcej jego zakamarków i poznajemy je razem z Kate, która nie miała pojęcia o tym, że jest czarownicą i nagle się dowiaduje, że jest czarownicą
i tak dalej. I co mi się nie podoba właśnie, nawiązując do tego, porównywanie Kronik Jaru do Harry'ego Pottera. Ja rozumiem wszystko, rozumiem, że jest to chwyt marketingowy, aczkolwiek dla mnie jest to krzywdzące dla obu ze stron, ponieważ, uwaga, J.K. Rowling też nie była do końca kreatywna, dlatego że ona inspirowała się Władcą Pierścieni. Frodo, Harry, Dumbledore, Gandalf. Samo za siebie mówi, dlatego Kroniki Jaru to nie jest Harry Potter w spódnicy, tylko jest inspirowane Harry Potterem i tym całym światem wykreowanym przez J.K. Rowling. I chociaż w Księdze Luster jest taki jeden wątek, który bardzo mocno krzyczy Harry Potter tutaj był, to mimo wszystko to się czyta fajnie, jest to bardzo fajne rozwiązanie fabularne, które ciekawi czytelnika, a nie odstrasza go, że jest powiązane z Harrym, więc proszę, przestańcie mówić, że Kroniki Jaru to Harry Potter, no nie bądźmy tacy wylewni, no bez przesady. Ostatnio też zostałam zapytana, czy Kroniki Jaru nadają się do czytania dla 11-letniego chłopca i moja odpowiedź od razu brzmiała tak, dlatego że ten tekst jest bardzo przyjazny, jest miły dla oka, jest pozbawiony brutalnych scen, jakichś tam makabrycznych, nie wiem, gdzie krew się leje, jest też pozbawiony przekleństw, więc takie dziecko nie wyniesie niczego złego z tej książki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na psychikę. Natomiast Adam Faber bardzo mocno stawia granice i bardzo podkreśla rolę przyjaźni w życiu, więc tutaj takie dziecko i nie tylko dziecko mogłoby bardzo dużo z tej książki wynieść i bardzo dużo się nauczyć, że przyjaźń to taka sprawa bardzo fajna, która jest bardzo ważna w życiu i naprawdę bardzo dobrze jest mieć przyjaciół obok siebie, bo wtedy człowiek nie czuje się samotny i wszystko jest po prostu piękniejsze. Natomiast muszę tutaj też powiedzieć o wydaniu tych książek. Pewnie już bardzo dużo osób Wam o tym mówiło i słyszeliście to w wielu różnych filmikach i czytaliście na wielu blogach, ale jeżeli chodzi o nasz rodzime podwórko wydawnicze, ostatnio troszeczkę się to poprawiło, bo naprawdę wydawnictwa zwracają uwagę na to, jak książka jest zbudowana, że bardzo dużą rolę właśnie gra grafika i okładka i to, jak książka jest wydana, bo wtedy jest taki wielki boom i wow. I tutaj właśnie muszę powiedzieć, że Kroniki Jaru są naprawdę przepiękne i te książki, one nie przyciągnęłyby mojej uwagi właśnie, gdyby nie te przepiękne okładki, gdyby nie ten świecący napis i w ogóle to, jak bardzo zadbano o szczegóły, więc ja tutaj jak najbardziej się kłaniam wydawnictwu, dlatego że naprawdę odwalili kawał mocnej, bardzo dobrej roboty, jeżeli chodzi o samo to wydanie, bo te książki są przepiękne i przepięknie prezentują się na półce. Zresztą ja widziałam, jak one schodzą z półek, jak byłam właśnie na krakowskich targach książki, bo ja też chciałam te książki kupić, ale już po prostu nie zdążyłam, bo wszystkie zostały wyprzedane i wcale się nie dziwię, bo one są naprawdę piękne i nawet jeżeli by były o czymś, co mnie nie interesuje, to i tak miło byłoby mieć gdzieś tutaj na półkach. I bardzo dziękuję wydawnictwu Czwarta Strona i Winidia za to, że podesłali mi właśnie te egzemplarze do recenzji. Natomiast jeżeli chodzi o drugi tom, to tutaj jest troszeczkę poważniej i to jest ciekawe, dlatego że pomiędzy pierwszym a drugim tomem czas fabularny to jest 2 miesiące, a mnie się wydaje, że to są lata, ponieważ Jar jest taki troszeczkę mroczniejszy, powiedziałabym, Kate jest taka troszeczkę dojrzalsza i w ogóle wszystko jest takie inne i nawet ta intryga, która jest zbudowana w drugim tomie, jest znacznie lepsza niż ta w pierwszym, ponieważ tutaj czarna postać wcale nie jest tak wskazana od razu palcem, tylko mamy taki troszeczkę tyci malutki kryminalik, że czytamy tę książkę i musimy się, może nie tyle musimy się domyśleć, ale po prostu autor bawi się z nami w kotka i myszkę, bo podrzuca nam różne inne rozwiązania, a my sami gdzieś tam nasz umysł pracuje, kto tak naprawdę jest tym złym, więc to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, że jest ten, powiedzmy, poziom wyżej niż ten pierwszy tom. I tutaj też zakreśla się bardzo mocno to, w którym kierunku
ta historia w ogóle zmierza. I to, jak kończy się drugi tom, to jest po prostu cliffhanger, który bardzo mocno nakłania do tego, by sięgnąć po następny tom. Następny tom właśnie ukaże się w lutym i też mam nadzieję, że bardzo szybko uda mi się przeczytać, ponieważ stało się tutaj coś, co było nie do końca tak, no wiecie, nakreślone, że mogłoby się to stać. To było takie jedno wielkie wow! I co tu się stało i jak to się stało i jaki to będzie miał wpływ. Także drugi tom jest tak o czupinkę, półeczkę wyżej niż Księga Luster. Te opisy też są takie bardziej już widać ten styl i pióro Adama. Fajne jest też to, że postaci, które były zaledwie wspomniane w tomie pierwszym, odgrywają bardzo dużą rolę w tomie drugim, więc widać tutaj tą ciągłość narracji, która mi się bardzo podoba, ponieważ mamy nie tylko wszystko od strony Kate, ale także od innych postaci, więc to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione i bardzo mocno przyciąga i po prostu trzyma przy sobie, ponieważ no, te rozdziały, które są prowadzone, powiedzmy, z perspektywy innych bohaterów, są równie ciekawe i nadają fabule takiego swoistego smaczku. Nie znam nikogo, kto nie chciałby posiadać w swoim życiu chociaż odrobinę magii, dlatego Kroniki Jaru to bardzo dobre rozwiązanie, żeby ten głód chociaż troszeczkę zaspokoić, ponieważ magia wylewa się z tej historii po prostu wiadrami. I dla mnie te książki to jest taki troszeczkę guilty pleasure, dlatego że ja już jestem starszym czytelnikiem, troszeczkę więcej wymagam od książek, które czytam, a mimo wszystko Kroniki Jaru naprawdę mnie wciągnęły, pochłonęły, bardzo miło mi się spędziło z tymi książkami czas i kompletnie nie żałuję tego, że je przeczytałam. I naprawdę, serio, nie mogę się doczekać trójki, bo dwójka kończy się w takim momencie, że no po prostu ciekawość człowieka zżera. Naprawdę, co tam się dalej wydarzy i bardzo fajnie, że już w lutym będę mogła poznać dalsze losy Kate i na pewno Wam także opowiem o 7 bramach, jak tylko je dorwę w swoje łapki. Także na dzisiaj to jest tyle. Za swoje egzemplarze do recenzji serdecznie dziękuję wydawnictwu Czwarta Strona oraz portalowi WinMedia. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie na dole, także do moich kont społecznościowych, na które serdecznie Was zapraszam. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba moje nowe tło i światło, czy coś powinnam zmienić, bo szczerze, jak patrzę na podgląd, co się dzieje na aparacie, to tak nie bardzo mi się to podoba, ale może to takie pierwsze wrażenie, bo szczerze, nie mogłam się zebrać właśnie do nagrywania przez to, że mam nowe tło i tak nie bardzo wiedziałam, jak się za to zabrać, więc dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie. No i czy czytaliście Kroniki Jaru i czy zamierzacie w ogóle przeczytać. No i do zobaczenia, kochani, w następnym filmiku. To pewnie będzie podsumowanie czytelnicze stycznia, bo dzisiaj jest 31, kiedy to nagrywam i pewnie zaraz tą recenzję zmontuję i wrzucę na kanał, więc następny filmik to pewnie będzie czytelnicze podsumowanie styczne, na które Was już dzisiaj zapraszam. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!